jest coś, czego się wstydzisz? O, na pewno tak, ale na pewno ci nie powiem. Dobra. No i robię sobie te zdjęcia w trakcie. Cieszę się zawsze, jak ktoś przychodzi do mnie, kto jest jakby interesującą osobą. Doceniam. Tak po prostu cieszy mi się tak w środku serca. To jest nie do opisania, bo to banal, że na twarzy mi się pojawia po prostu, że spotykam w końcu z kimś, o czym będę mógł pogadać, o czymś ciekawym. No, mam nadzieję, nie płonę. Że ten ktoś też coś tworzy w życiu. Można powiedzieć z całą pewnością, że odkryłaś swój potencjał i go realizujesz, nie? Wiesz co, robię to, co mi się podoba. A tak to nazywasz, ale nie wiesz, czy to nie jest faktycznie plan twój, czy, Boże, jak to by nazwać, powołanie, Lili Popiel. To, co robisz, to jest to, bo to ci sprawia frajdę. Czujesz, że to jest to, co robisz, to jest to, co masz robić? Absolutnie. No właśnie. Absolutnie tak. Uwielbiam i fotografować, i robić różne inne rzeczy, które robię. Czasami oczywiście jest troszeczkę mniej ciekawy aspekt, pojawia się, ale to jest drobiazg. Dobrze. W porównaniu z korzyściami. Lidia Popiel-Linda jest moim gościem na Portrecie Autentycznym. Mówisz tam? Tak, mówię tam, bo tam jestem, w tamtej kamerze. Prostuję się. Tak, natomiast chciałem podziękować wszystkim tym, którzy wspierają ten kanał na Patronite. Zachęcić was gorąco do subskrybowania tego kanału, bo wiele osób, które są twórcami na YouTube i tak dalej, jakby zauważyliście, często o tym mówią, zasubskrybuj, bo mimo naszych starań, mimo, że wy to oglądacie, te filmy, to nie robicie tego, a dzięki temu fajne treści mogą się wypromować, a niestety mam wrażenie, że promuje się bardzo dużo treści, które no nie za specjalnie nam służą w życiu. Ale przejdźmy do naszej rozmowy, do naszego gościa, Lidia Popiel, jeszcze raz. Strasznie się cieszę, że tutaj jesteś, że znalazłeś tę chwilę, bo trochę nam zajęło umawianie. Dziękuję za zaproszenie, akurat trafiło na taki czas. Tak. Intensywne. Słuchaj, moje pierwsze takie fundamentalne pytanie do ludzi, którzy siadają na tym toku twardym, na którym mi narzekają, piszą w komentarzu, że jak ty możesz gości na takim twardym stoku. Twardo to zdrowo chyba, nie? Widzisz, no ale jakoś tak... Tak. A poza tym będziesz się ruszać, będziesz pracować, ja cię nie będę ustawiał. Nie obiecuję. Myślisz, że będziesz siedział tego cały czas? Nie, nie wierzę. Kim jesteś? Człowiekiem. Człowieku. Kim jesteś człowieku? Do mnie człowieku. Osobą, człowiekiem. Kim się czujesz właśnie, no? Jaką masz tak głębi, gdybyś chciała nad tym zastanowić? Głębiej? No. Jestem częścią tego świata, który jest zamkniętym obiegiem i po prostu płynę z falą. No to. Jeszcze coś? Nie. A, mam się przedstawić formalnie? Dobrze, dzień dobry. Nazywam się Lidia Popiel, właściwie Linda w dowodzie. Jestem fotografką. Również wykonywałam mnóstwo innych prac po kolei, czyli modelka, projektantka, makijażystka, stylistka, redaktorka naczelna. Kobieta renesansu. Muszę przerwać. Tak, w działce modowej. No i oczywiście przede wszystkim teraz od 20 lat uczę fotografii w warszawskiej szkole filmowej. Mm-hmm. Prowadziłam również programy telewizyjne. I co ja tam jeszcze robiłam? Skąd ty bierzesz siłę na to wszystko? Właściwie... Zdech, no? Nie wiem. Jesteś pełną energii kobietą. Może trochę takie ADHD, wiesz? A, jednak. Serio? No może. A masz deficyt ważności? Bo to się... Ty nad to pobudziłeś? Nie, ale to można się nauczyć. Czy na przykład zostawiasz gdzieś coś często, zapomnisz włączyć rawy, no okej, asystent ci to nie łączy. Ale wiesz, o to nie chodzi, że takie rzeczy czasami, że gdzieś tam myślami już jesteś... Tak, bo świat ma, składa się z bardzo wielu szczegółów i nie sposób ogarnąć wszystkie. To prawda. Okej. Okay. A bardziej modelka czy fotografka? No właśnie, i modelka z powrotem.
To jest cudowne, co ty robisz. To niesamowite, prawda? Ale to nie moja wina, po prostu Marcin Cejrowski, którego spotkałam któregoś dnia w teatrze, mrugnięte. Zauważasz takie? Ja też bardzo lubię. Tak jest. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. Nie lubię zdjęć podczas mówienia i podczas jedzenia. Stresuje cię to? Nie, nic mnie to nie stresuje. Absolutnie, tylko... Boisz się, że zobaczy tak warą nie masz. Lubię zaczynać zdania od nie lubię, a jakbym zaczęła zdanie od lubię, to strasznie długo by to trwało. Rozumiem. Natomiast ja uznałam, że wolę, tak, na przykład wiesz, zarzucały no mi podczas wielu tutaj tych rozmów portretu autentycznego, kurde Kutkiewicz, ile ty robisz tych zdjęć, co ty za fotograf? Obiecuję, ja tutaj siedzę i teraz z Lidią popię świadek. Zrobię taki kiedyś tą rozmowę, portret autentyczny, że będzie trwała równo godzinę i wykona mi jedno zdjęcie. I nic więcej. Tak z czystej ciekawości, jak to wyjdzie, bo sensem dla mnie w ogóle takiej fotografii jest rozmowa i człowiek. To najpiękniejsze. A że faktycznie wybrałem taką, wiesz, metodę, która, no widzę, że to może ci trochę nie lubisz, powiedziałaś, że trafi się otwarta paszcza, ale ja te zdjęcia w ogóle wyrzucam od razu, bo w trakcie, mówię ci, gdybym cię prosił, no to już będzie wchodziło jakaś coś. Znam twoje zdjęcia, przecież nieraz widziałam jako twojej twórczości i kiedy jesteś modelką. Ale zależy mi na tym, żeby zobaczyć dzisiaj Lidię Popiel, która zamyśli się nad czymś tak totalnie, wiesz, autentycznie. Ja cały czas myślę, więc... Autentycznie, coś się ześmiesz. Wiesz, nie? Bo ty i tak wiem, że masz wgrane już troszeczkę pozowania. No oczywiście. No, to jest 100%. Wiesz, że to widzę, nie? Zawsze podnosisz aparat, a ja już... Tak. Tak i chodzi o to, żeby dzisiaj zobaczyć Lidię Popiel, jaka jest naprawdę. Bez tego pozowania? No ale pozy też są naturalne. Też wychodzą gdzieś ze środka. To prawda, zgodzę się. Ale one już są jakąś kreacją też, nie? No właśnie. Ale ta granica między kreacją a totalną naturalnością jest dosyć szeroka. Tak, cienko myślisz właśnie? Te zbiory zachodzą na siebie. Żeby nie było tak, że jak ja biorę aparat do ręki, to ty od razu... No, trudno, przyjmij, taka jest prawda. Musisz się z tym pogodzić. A dużo robisz sesji reklamowych? Zdarzało ci się? Ale w sensie jako fotografka? No. Też, tak. Mhm. Jak się potem czujesz z tym, że to co sfotografowałaś, to jednak jest po takim retuszu, że to w ogóle odbiega od rzeczywistości? No, to słabe, no. Rzeczywiście. Mhm. Dlatego też ważne jest rozgraniczyć. Każdy ten retusz, odejmowanie, dodawanie jednak jest grafiką komputerową na podstawie fotografii. To prawda. No i mnie to po prostu bolało, nie? Że jakby widzę, że to jest zupełnie ta już para. Odchodząc od tego, że po prostu też osoby prosiły mnie, wiesz, żeby od razu już w czasie sesji one mi prosiły te gwiazdy nasze, żeby coś im konkretnego zrobić. Na człowieku to jeszcze gorzej. A ty trochę jesteś taką osobą, mam wrażenie, wchodzącą taką autentycznością, nie? Czujesz się tak? Czy wiadomo, hej, patrzcie, jestem autentyczna. No nie, to, ta autentyczność jest właśnie taka, że o tym nie mówisz. Tylko ja mam wrażenie. Nie myślę, ale zachowanie sobie pewnej swobody jest bardzo wygodne. Więc a ja cenię sobie wygodę po prostu. To też tam wynika. A tak. Okej. Okay. Przecież życie jest wtedy łatwiejsze. Zobacz, ludzie, którzy oszukują, co jakiś czas wpadają i wtedy skupią, prawda? Więc żeby uniknąć głupich sytuacji, lepiej chyba nie oszukiwać. Poza tym, wiesz, no oszukujesz tutaj raz, później... nie pamiętasz tego, no i... Wszystko się walni. Może dlatego też najbardziej autentyczni aktorzy, ci, którzy wzbudzają największe emocje, jadą na własnych uczuciach wywołanych, prawdziwych. No tak, jak Bogusław mówił w jakiejś rozmowie, pamiętam, że go bardzo, jak to, no nie wiem, czy tak użył słowa, że go dojechało, ale że przejechało, czy jakoś tak, że był zmęczony po jakichś dwóch rolach bardzo, bardzo mocno. I on mówi właśnie o tym, że to uczucia... Wejść w tą rolę, to po prostu wtedy to zamierz. No właśnie.
I byłem pod wrażeniem tego faktycznie wchodzenia w te role, tak? Bo mi się wydawało, że jednak to da się jakoś oddzielić, wiesz, sobie z rozmów z innymi aktorami. Mm-hmm. Ale tutaj usłyszałem właśnie, że jednak nie, że on to tak przeżywał, że po prostu po tym to musiał odreagować i jakby wziąć, no to szapoba. Tak jak pamiętam, chyba Marcin Dorociński spiłował sobie zęba do jakiejś tam pierwszej roli, pierwszego Pitbulla, gdzie grał tego Desterskiego, no tak. Że tam jedynkę sobie spiłował, żeby wyglądała na utłuczoną. No nie. No niektórzy przecież potrafią przytyć, schłodnąć ekstremalnie. No tak, no to jest tak, ale ząb można wyczernić chyba jakoś tak. Ciekawe, nie? No dobrze, ale zapytałem się tą modelkę, czy to fajne jest, bo miałem takie, fajne jest to, że jesteś modelką, ale też fotografką. Z drugiej strony faktycznie, czy teraz po latach niemodelowania i powrotu do tego, przez to, że dużo fotografujesz, to ta praca jest w ogóle dla ciebie jakąś taką odskocznią, taką lekkością w ogóle, czy jeszcze lepiej? To znaczy tutaj są jakby dwie sprawy. Jedna to jest bycie modelką, bo jednak normalny główny nurt modelingu to są ludzie, którzy mają określone proporcje, określoną wysokość i określone wymiary. Po prostu tak jest. To jest zawód modela. Klasyczny. Nigdy nie słyszałam takiej definicji. Tak myślę, że tak jest. A cała reszta, czyli osoby teraz w moim wieku i po prostu osoby jakby z tłumu, tworzą bardziej rozwinięty ten świat mody, bardziej dostępny. To jest tworzenie sytuacji, gdzie inni ludzie, którzy nie wyglądają jak modele, modelki, czują się również zaakceptowani i ważni. Ale ty mówisz o sobie, chyba żartujesz. Tak, ja jestem w niszy. W niszy chyba seniorów, tych drugich osób, które są angażowane do kampanii po prostu. Kampanii promocyjnych, modowych, reklamowych i tak dalej. No nie ma co się oszukiwać, a że kiedyś byłam modelką. A to, że jestem w agencji modelingowej, no to oczywiście jest bardzo fajne, ale zdaję sobie sprawę z tego, że modelki, modele to są osoby, które wykonują swój zawód i wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. No tak, ale widzisz, nie wezmą na przykład do kampanii. No nie będę tutaj cukrował, bo w każdym wywiadzie właściwie się pojada, wszyscy się zachwycają na swoją urodą. Ja też się zachwycam, ale nie będę o tym mówił, bo ileż można mówić, że jesteś piękną kobietą. Po prostu jest wiadomo i starczy. Ale chodzi mi o to, że widzisz, nie wezmą do jakiejś kampanii, naprawdę jakieś. No nie jesteś, masz niestandardową urodę, w tym wieku naprawdę to jest marzenie, tak wyglądasz, się czuć, jeszcze mówisz, że ty za specjalnie. Znaczy ja też słyszałem i widzę, że jesteś w czystości takiej nazywanej medycyny estetycznej, tak, jaka to jest medycyna, to jest po prostu poprawianie albo szukanie zaakceptacji u innych być może, no chyba, że wynika to z jakiejś tam, nie wiem, ja sam się stawiam, bo zaczyna mi opadać powieka, że mi się no, w końcu jak przestanę widzieć, no to... No, może i tak. To może, kurde, będą się podnosić, żeby zrobić. No to wtedy zareaguje, no ale to jest tak inaczej. Wiesz, może były takie firmy jak Diesel, jakieś takie odjechane, które potrafiły wziąć faktycznie jakichś takich dosłownie z ulicy ludzi, naprawdę z opanki. Ale znowu oni faktycznie wtedy nie popracują. To będzie droga jak przez mękę. Ja to brutalnie kiedyś nazywałem, że to jest drzewo, tacy ludzie, bo oni po prostu stoją jak słupki takie drewniane i nie wiedzą kompletnie, co zrobić. Ale też mi to pokazało, że wiele tych osób, które publicznie występują, to tutaj właśnie, czy na sesji jakiejkolwiek innej, no też się nie pytają, co mam zrobić, jak mam stanąć, co mam zrobić z rękoma, nie? No i my możemy poprowadzić. Mhm. Dzisiaj często wykorzystuję tych movement directorów, którzy stoją obok i ci pokazują wszystko. I mówię, robota leci, no kurde, no bajka, tak? Mhm. I co jest wtedy autentyczne? No ta osoba właściwie nie umie się ruszać, bo przecież zanim zrobiła to, retusz potem jest, wiesz, no zrobione. Zupełnie. Wiesz, no? Zawsze wypłynie gdzieś charakter osoby. Zawsze. Nawet z movement directorem myślę, że gdzieś osoba? Tak. Zawsze chodzi o jakieś spojrzenie. Mhm. No, super, fajnie. Wiesz, że
właściwie dużo zależy od fotografa. Jak otworzy, jak porozmawia. Też, a w którym momencie naciśnie spust migawki. Bo w każdym portrecie jest oprócz osoby portretowanej. Tak, a boję się też, że włosy smierają, że tak powiem, po tej gąbce pod mikrofonem i potem dostanę opierdziel, że nie wypinowa. W portrecie oprócz osoby portretowanej można doszukać się osoby fotografa. Piękne stwierdzenie. No, nieoryginalne. I twoje w sensie? Czy nieoryginalne? No, może twoje. Myślę, że... To jest ciekawe, bo ja myślałem, że wiesz, że tylko może patrzeć przez pryzmat anturażu, może jakiegoś światła, coś, no, światło, specyfiki, no, jaką wykonuje fotograf. Też, ale to spojrzenie, no zobacz, wszystko składa się na zdjęcie. To, że ustawisz z tej strony światło nie na wprost, albo nie zupełnie z boku, to ty wszystko robisz, ty decydujesz o tym. Chyba, że ja sobie tutaj przestawię, przyjdę na... No może to... Włącz mi to światło jeszcze. Może troszeczkę się przesunąć sobie w kawał. Właśnie. Bo mam cię, czy masz ulubiony profil? Nie sądzę, że ty masz jakiś. Ale zdarzały mi się takie historie z celebrytami, nie? Że no tylko tak. Z jednej. Ja mówię, może spróbujmy z drugiej. I było, wiesz, walka jakaś taka mała, przekonywanie, nie? No i punkt widzenia, prawda? Tutaj zeskoczyłeś z tego swojego wygodnego stołka, a mogłeś stanąć wyżej. Robię, prawda? Kombinuję, bardzo często szukam, jak to się tylko... No właśnie, to też twój punkt widzenia. To jest mój punkt, tak. Ten punkt widzenia będzie w tym zdjęciu, które zrobiłeś, czyli kawałek ciebie. Fajnie, to powiem ci. Podoba mi się ta definicja. No, ważny jest jako fotograf. Nie, nie o to mi chodzi. A dlaczego? Że pięknie to nazwałaś jakoś. Wiesz, że to na serio, że tam w tym zdjęciu może być kawałek mnie. Nigdy tak na to nie spojrzałem. Może to czułem, bo widziałem, że to jest jakby moje wykonane twórczość jakoś, ale nie czułem, nikt tak mi pięknie nie nazwał, że tam może być fragment mnie. Ekstra to jest. W ogóle biorę, no naprawdę, w sensie super. Dobra. No. To jak masz zeszyt z cytatami, to zapisz. Dobra, muszę pozapisywać. No właśnie, jeszcze zauważyłem taką pewną rzecz. Jak się, możesz się na chwilę uśmiechnąć, tak? Nawet wcześniej. To piękne ci się robią bułeczki, policzki. Moja małżonka ma również takie bułeczki, policzki. Ja kocham te policzki, bo nie wiem, one dla mnie są jakimś takim... Piękny kobiet, te policzki. Tak, jakoś tak jest na to zwracam uwagę na te bułeczki, policzki. No, zdaje się, że dużo kobiet lubi mieć tutaj tak? Te bułeczki. I to też jest poprawiane pewnie medycyny estetycznej. No, niestety tak. Ja nie lubię zmiany rysów. Wolę naturalne. A masz jakieś blizny? Tak. Co tutaj jakaś dziura po ospie, tu dziura po ospie. To wszystko. No, ale nic nie ukrywasz. To jest dla mnie też... Trochę zniekształceń, wiesz, typu kostka. Palec krzywy czy coś z czasem, to się dzieje nieobserwowanie. Wiesz, ja w pewnym momencie... Nie, pierścień przykuł moją uwagę, ale to może później zapytam. W pewnym momencie takie miałem wrażenie, że ludzie farbują włosy, żeby może... Część ludzi może tak robi, żeby może odsunąć ten moment, że ja się starzeję. Nie? Żeby przynajmniej nie widzieć tego. No nawet przypuszczam, że to nie jest decyzja akurat tej osoby, która sobie farbuje, tylko... Presja? Oczywiście. Mhm. Wielokrotnie słyszałam, bo ja też farbowałam, bo lubiłam mieć jaśniejsze włosy i później tak... Wiesz, to jest też kwestia eksperymentów robionych na włosach, czyli fryzjerzy robią te eksperymenty i takie one są czasami jaśniejsze, czasami inny odcień mają. I trudno powiedzieć, że to jest stuprocentowa decyzja tych osób, które siadają do farbowania. Skręcisz się troszeczkę teraz z tym skórzeniem? O, żeby zobaczyć, ty. Dobra. I już ręka leci. A miało być aktywnie, no. Okay. Dobra. Więc jak robiły mi się odrosty, które uwielbiałam, tak? No to często słyszałam, że no właśnie, chyba też muszę zrobić odrosty na przykład. No tak, ludzie ulegają tej presji, zamiast być sobą. Okej, to może czasami wynika z braku czasu. Trudno powiedzieć, bądź sobą, jak mówi fotograf,
do osoby stojącej przed aparatem, to jest najgorsze, co może się wydarzyć. To jest jak sędzia właściwie oceniający, prawda? Kim jestem, którą część siebie pokazać, ale na pewno jest taka część, którą chcę zachować dla siebie i jak się uchronić tutaj, więc bądź sobą, to jest najgorsze, najgorsza prośba, jaką można usłyszeć. A ja tak często właśnie mówię, bo ona jest trudna, to jest trudne być sobą. No co mam zrobić? Mi się mnie ludzie właśnie też pytają. No co ja mam zrobić z rękoma? Co mam tutaj zrobić w ogóle? No a ja mówię, być. Tak, po prostu oczywiście takie... pytają się, to możesz powiedzieć nic. Nie rób nic. Albo cokolwiek, jeśli powiesz coś konkretnego, tak jak ty do mnie, że usiądź tutaj na tym stołku. Koniec, to wystarczy. Ponieważ każdy człowiek jednak ma złożone osobowości, i ciężko pokazać przed aparatem całe spektrum swojej osobowości. Nikt o sobie nie myśli, o ja jestem tylko taki, więc pokażę tutaj jestem swoją radość na przykład. Nie, prawda? Tak. Ale często tutaj u mnie na portrecie autentycznym wychodzi takie dość duże spektrum. No właśnie. Powiem ci, uczuć, emocji jakieś. Ale wtedy, kiedy do czegoś tam dojdziecie razem. Tak. To wypływa, ale bądź sobą. Ja tak sobie myślę, że ludzie często nie potrafią w ogóle być sobą, że szukają, inspirują się, no, na szczęście. Naśladują. Na szczęście, a nie lepiej, znaczy, bo trudniej wydaje mi się odkryć siebie i być w zgodzie ze sobą. No, a dajesz okazję do tego, żeby poszukiwać, żeby coś zacząć myśleć o sobie. Zmienić. Bo na co dzień, tak. Przepraszam, idę, smażę naleśniki i będę zastanawiała się, kim jestem. Wiesz, to mam wrażenie, że... To jest smażalnią naleśników po prostu. Jeśli to jest jego powołanie, to czemu nie? Może robi najlepsze naleśniki na świecie. Ale chodzi mi o to, że często takim punktem zwrotnym bywa trudna sytuacja w życiu, kiedy zaczynasz się zastanawiać nad sensem życia. Ja w zeszłym roku skończyłem studium logoterapii, czyli nie wiem, czy znasz Wiktora Frankla, Freuda znasz, Jung, to byli tacy trzej przyjaciele chyba z tego co pamiętam i założyli tam w tej szkole wiedeńskiej psychoterapii. No i Wiktor Frankl przeżył Oświęcim. Czytając jego książki różne rzeczy, stwierdziłem, że skoro on przeżył Oświęcim i miał sens życia, w sensie odnalazł go i dał radę i założył tą szkołę, to ja stwierdziłem, że to są też często pytania, które się we mnie budziły do ludzi, tak? Czy wiesz, jaki jest twój sens życia? Czy wiesz, po co istniejesz? I zauważyłem, że tak właśnie, kiedy jest w miarę dobrze, chujowo, ale stabilnie można powiedzieć, ale jakoś tam sobie to leci, to się nad tym nie zastanawiam. Ale kiedy właśnie dopadnie mnie choroba, ktoś mi umarnie, jak mówi moja córka najmłodsza. Wydaje się coś, co faktycznie doprowadzi cię do trudnego stanu, to wtedy się jakoś pojawiają te pytania o sens życia, po co ja tutaj jestem. No właśnie, okropne, prawda? Bo dlaczego? Lepiej zastanawiać się... Kiedyś mi dobrze? ...nad sensem życia na spacerze w lesie. Wtedy myślę, że też mogą takie przychodzić. Przede wszystkim. Często? Wtedy, jeśli już ma się za sobą takie poszukiwania, to... Przestaje mówić. Błyskala. To może w tych krytycznych sytuacjach łatwiej się znaleźć. Tylko dotarlibyśmy teraz do momentu, w którym zastanawiam się, czy ludzie często są w ogóle w tym tu i teraz. Bo jak na ten spacer idziesz do lasu, to zamiast przyglądać się tym drzewom, cieszyć się z obecności tej energii płynącej z tej przyrody, natury, gdzie w Norwegii chyba, czy gdzieś to lekarz podobno potrafi wypisać na receptę skierowanie na spacer w lesie. Mm-hmm. U nas to się chyba nie dzieje, albo może nie tak często. To tam jesteśmy i już myślimy, co będę robił w poniedziałek, a żebyś nie zrobiłem jednak tam wtedy, nie? I to jest takie... Ja tak często miałam. Teraz staram się być, nie zabierać telefonu, wiesz, przeżyć. Czyli jest to możliwe. Da się, ale to jest z jakimś uczuciem się wiąże znowu. No? No myślę, że jeśli jesteśmy w stanie panować nad tym, co robimy i w jaki sposób myślimy, co jest niezwykle ważne w życiu, żeby to nie szło jakąś nieogarniętą drogą. Czyli praca nad sobą, nad swoim charakterem przez całe życie, to jest okej. A jak sobie radzisz z emocjami? Na przykład kiedyś się wkurzysz, tak? No dziś... Dzisiaj trochę się zezłościłam. Nie na mnie.
byłeś świadkiem, ale to rzeczywiście od czasu do czasu się wkurzam i to chyba jest normalne, ale uwielbiam być spokojna i rozwiązywać problemy bez emocji takich. No ale wkurzysz się. Beznadziejnych emocji, nie robiących niczego. Ja wolę rozwiązywać problemy po prostu. Okej, okay, natomiast no tutaj był jakiś taki lepszy faktycznie poddenerwowanie sytuacją, która jest poza tobą i nie masz na nią wpływu w tym momencie. Ale kiedy się wydarzy coś trudnego takiego, to wtedy jak sobie radzisz z tymi emocjami? Uciekasz, biegniesz, nie wiem, krzyczysz, wkurzasz się, rzucasz w poduszkę. Czekaj. Do lasu biegniesz. Czy już nie masz w ogóle, masz tak stabilnie teraz w życiu, że w ogóle z tymi emocjami? No bo dobre to się pewnie przeżywa i jak błogo, cudownie, pięknie, jak to jest. Zazwyczaj tak sobie myślę. Nie, no cały czas jest coś, co wiąże się z emocjami, bo jednak ciągle coś przeżywamy. Oglądając serial generujemy prawdziwe uczucia, no to jest to po prostu już... Myśli generują nam uczucia. Czyli kiedy przypomniałaś sobie jakąś tak teraz jedną z najtrudniejszych twoich historii? Albo emocji na przykład? Wiesz, jak się jest w emocjach, to się zwykle nie pamięta. Więc... Chodzi mi o to, czy jesteś sobie teraz w stanie przywołać tą emocję na przykład. Czy twoje rodzice żyją? Żyją. Okej. Okay. Ale ty doświadczyłaś śmierci jakiejś bliskiej osoby? Przyjaciela. Okej, okay, teraz mam wrażenie takie, że jeśli sobie zaczniemy przypominać o tym trudnej chwili, to jesteśmy znowu zacząć wywoływać sobie emocje, to nie? Tak, czyli myślą w sumie. O to mi chodzi. Nie. Przywołuję takie chwile, które wiążą mi się z tą osobą, momenty, które razem przeżyliśmy, jako fakty. Ale tak, żebym przywoływała smutek po stracie osoby, to nie. Ty też fajnie poziom świadomości już jakieś, jakby ty kontroli, ale taki bym w dobrej powiedział, kontroli tego, co chcę przeżywać. Właśnie, dobre słowo znalazłeś. Kontrola to też, oczywiście mnóstwo osób może się obruszyć, że nie można kontrolować, ale jednak w jakiś sposób ciągle siebie kontrolujemy, więc jeśli ta kontrola robi coś dobrego, to wykorzystajmy to. W tym sensie, że ja kontroluję siebie, bo no okej, mogę się napić teraz pół litra wódki i to jest kontrola. Mnie, ja sam siebie kontroluję, że wolę napić się wody. Prawda? Mhm. Więc dlaczego kontrola? Wydaje mi się, że słowo kontrola możliwe, że nabrało jakiegoś złego dźwięku ogólnie, ale w takim sensie, no to ja bym inaczej tego nie nazwał. I dlatego wolę zjeść coś dobrego, czy ja siebie kontroluję. No nie wiem, no może ktoś użyje innego słowa, ale... Nie ma sytuacji biało-czarnych, nie? Prawda? Oprócz zostało. Także ta kontrola, nawet myśli można powiedzieć, że to może być coś, co budujemy i tworzysz swoje życie, nie? Mhm. W którymś z rozmów, nie chciałem ich też tak za specjalnie o tobie słuchać, żeby być takim pełnym ciekawości, ale powiedziałaś, że nie masz marzeń. Możesz to rozwinąć? Bo ile cele... To rozumiem, do których dążymy, chcemy, wizualizujemy sobie, w ogóle myślimy o nich czasami. Chcę do nich dążyć, ja wciąż mam. Ty wierzysz, że też. Ale te marzenia, jakoś tak to mi wybrzmiało, jak to można nie mieć marzeń? Czy marzenia kojarzą ci się jednak z czymś takim ulotnym, niemożliwym? Osobistym może. Może. Też się nad tym zastanawiałam, bo ktoś zapytał o marzenia, powiedziałam, że nie mam, chyba po zastanowieniu jednak. Ale zależy, co możemy nazwać marzeniami, bo właściwie marzeń, może coś mam jakieś marzenia, ale na pewno nie chciałabym się nimi dzielić z ludźmi. W końcu, wiesz, jednak marzenia są bardzo osobiste. Dlaczego mam o tym opowiadać? A że chciałabym pojechać gdzieś, no błagam. To najczęściej wybrzmiemy, tak? No właśnie, no. To bardziej właśnie jakiś zwykły cel, tak, no który może zrealizować sobie w tym roku po prostu. Jak starczy mi czasu, siły, ochoty, nie wiem, pieniędzy. Poza tym z tymi marzeniami jest tak jakoś słabo, no bo cel oczywiście to fajnie jest zrealizować i często jest to możliwe. Dam ci szansę. Nie można zrealizować, ale w końcu, jeśli chcemy o czymś marzyć, to zwykle są to rzeczy, chyba, które są niewykonalne.
A z kolei myślenie, że jest coś, co jest niewykonalne, a chcielibyśmy to mieć, zrobić, może być bardzo frustrujące. Takie niespełnione marzenia. I jeszcze przypomina mi się takie powiedzenie, że marzenie, oby ci się nie spełniło marzenie, czy coś takiego jest, tak? Nie. Bo wtedy już nie masz tych marzeń i jest coś tam takiego, może ktoś ci później tam napisze. Ja słyszałem rzeczy, takim często mówię właśnie, jak ktoś nie ma marzeń, to że marzenia się spełniają, tylko trzeba je mieć. O, ja takie coś mówiłem często, sam kiedyś. Okay. Czyli spełniają się, kiedy nie masz, albo jak ich nie masz, to co ci się ma spełnić, nie? W sumie. No dobra, no i jeszcze jest takie potoczne typu, dzisiaj moim marzeniem jest pójście do kina. Naśmiewać się. Może ktoś ma takie marzenia, no, bo mieszka daleko od kina. Prawda. Albo nie ma takiej możliwości, albo ale ludzie, mam wrażenie, że po prostu, wiesz, to chodzi mi o to, że ludzie jakby nawet nie są w stanie sobie coś tam dalej, że żyją w takim szklanej bańce. A jakie tylko... twoje marzenie jest? Bardziej też mam cele, no. No właśnie. Tak, ale z marzeń na przykład to bym się przyleciał F-16 gdzieś tam, czy jakimś samolotem, który tam już na granicę, wiesz, tej atmosfery przychodzi prawie w kosmos, jest jakiś taki samolot, ale to może chyba chodzi bardziej o doznania. No bo przecież nie powiem, żebym chciał polecieć na Księżyc, co pewnie jest do zrealizowania ogólnie, tylko że no fizycznie ja też nie wiem, czy bym to przeżył, ale to takie, wtedy te marzenia wydają mi się takie, tylko że u mnie one wszystkie się zaczęły kręcić od jakiegoś czasu, chociaż muszę ci się przyznać, że ja z 20 albo 30 lat to mam notatnik, gdzie zawsze pod ręką tam leżą dwa i regularnie te cele, rzeczy, które chcę zrobić, do których dążę, one ewoluują, ja je przepisuję raz dziennie, raz na tydzień, zależy jak tam jak to czuję, ale myślę o tym bardzo intensywnie i oczywiście się staram do tego robić, więc może mógłbym to nazwać marzeniami, ale myślę, że są to jednak jakieś tam moje cele i intencje, do których dążę i serio, jak ja sobie wrócę miesiąc, dwa, trzy, pół roku, rok, to większość się tego robi. I nie są to księżyce, ani marce, loty w kosmos, ale rzeczy, w których ja przynajmniej mam takie poczucie, że działam w zgodzie ze sobą, że to, co robię, taki tutaj usiadać, to ten banal i taka radość, wierzę, że to jeszcze będzie inne uczucie, bo sesje portretowe dla mnie zawsze były takim rozpoznaniem. Też to na pewno doświadczyłeś wielokrotnie, że człowiek jest spięty na początku, a na koniec to właściwie już jesteśmy znajomymi i się ona trwa i rozmawiamy i tak dalej. To już jest jakieś poznanie po prostu człowieka. I wszystkie takie moje marzenia, wiesz, zaczęły się kręcić, czy te cele wokół tego, co tworzy i robi, nie? Gdzieś... Chyba, że będziemy traktować marzenie jako taką chwilę w swoim życiu, kiedy po prostu siedzimy i mamy jakieś obrazy rozciągające się w naszej głowie, które sprawiają nam przyjemność, że znajdujemy się w jakiejś sytuacji. Na przykład, co by było dla mnie taką sytuacją? byłaby na przykład wędrówka między wioskami berberyjskimi w górach Atlasu i słuchanie starej muzyki berberyjskiej. Ty jesteś do zrealizowania? Nie w takim obrazie, nie w takiej wersji, o jakiej bym marzyła. Ciebie zapraszam na portret autentyczny. Tak, link znajdziesz poniżej, dokładnie jak wygląda taka możliwość przyjścia do mnie na sesję prywatną, portretu autentycznego, w której dowiesz się coś więcej o sobie. Nie będziemy rozmawiali o pogodzie, tylko zapytam się ciebie, kim jesteś, jaki jest sens twojego życia, a może wyjdą twoje cierpienia, wyjdą twoje schematy, przekonania, może wyjdzie to, czego się wstydzisz, a chcesz o tym opowiedzieć głośno. Wszystkie emocje utrwalam na zdjęciach i to totalnie bez pozowania, bez retuszu i dlatego nazwałem ten portret autentyczny. Na tym fotelu, na tym krzesełku możesz usiąść ty, ja na tym i będę cię fotografował. Zapraszam, link pod spodem. Żebyś nie rozproszył. A nie. Dobrze, załatwimy to szybko, teraz czarne tło, będzie nieco intymne. Intymnie dla mnie znaczy bliżej poznania człowieka, kim jest, co robi i jakby... Telefon się dzwoni, małki przyjechał, ale już mam, jest ciszone. Karol. Dobra, Karol długo mówi.
Tak jakby wszyscy się obudzili. Dzisiaj, nie? Tak. No okej, jest poniedziałek rano, więc może to... Czy ty jest coś, czego się wstydzisz? O, na pewno tak, tak, ale na pewno ci nie powiem. No coś, ty nie powiesz, no weź. Daj spokój. No, no weź, no. Nie masz ze sobą tej altankowej kratki. Trzeba przygotować. Mówisz o spowiedzi? No. Nie, to, to... Nie wynika to dla mnie, że w sumie mnie to jakby tak ciekawi, że czegoś się wstydzisz. Ale no, wtedy, kiedy to mówisz, kiedy to mówisz, to się zmienia od razu wszystko, nie? I to cię ciało, coś. Nie chodzi mi też, żeby cię zawstydzić, ale jestem ciekaw, jak reagujesz, nie? Nie chodzi, żeby cię zawstydzić, ale chodzi o to, żeby cię zawstydzić. Nie, nie zawstydzić. Zobaczysz tą emocję, która się pojawiła. No bo tak, to bym przecież mógł coś tam... No nie, to mi chodzi, nie? Tak, popełniłam. Zewnętrznie na przykład miałaś... Często jakieś faux pas, chlapnęłam coś, albo nie wiem, coś tam źle się zachowałam, źle. Ale to... Wybaczysz sobie. Bez wątpienia, trudno. Jak coś się stało, to nie wiem co. A były rzeczy w dzieciństwie twoim, które sprawiały, że się wstydziłaś? Na przykład do dziś coś pamiętasz? Ach, no wiesz, no oczywiście, że tak. Przede wszystkim jest... cały proces zawstydzania w społeczeństwie, to no, w szkole, wszędzie naprawdę. Ludzie z siebie zawstydzają nawzajem, bo nie wiem, przyzwyczajeni są do tego, żeby może z siebie zrzucać trochę wstydu. Żeby ktoś się poczuł gorzej, wtedy ja będę lepiej. No ale to właśnie, są takie niskie wibracje. Tak, ludzie, którzy nie kontrolują siebie po prostu i tego, co robią. Nie mają wglądu w to, co się dzieje z człowiekiem. Więc no tak, no, zawstydzanie ludzi jest okropne. Stąd też wzięło się zatrudnianie różnych osób z tak zwanych marginesów, takich jak seniorzy. Bacz, co robisz? No samo marginalizujesz, no wiesz, gdzie jesteś? To czemu? Nie, nie marginalizuję, tylko zwracam uwagę na problem. Tak, myślę, że seniorzy są jakby, no... A nie? Dlaczego? No proszę cię. Odczuwasz to? Po pierwsze, technologia. Wiesz, ludzie, jeśli widzą kogoś, kto ma więcej niż 60 lat, powiedzmy, na przykład wyrywają telefon, jeśli ta osoba niezbyt sobie dobrze radzi. A w ten sposób nigdy nie będzie sobie dobrze radziła, bo nie przejdzie przez te pierwsze kroki. Wyrywają, bo oczywiście w dobrej wierze może, ale w sumie wychodzi na złą wiarę, bo nie dają szansy na rozwój. I osoba taka, której wyrywa się telefon, czuje się lekko upośledzona. Czy doświadczyłaś tego? Poniekąd, bo ja nie dam sobie wyrwać telefonu. Zostaw. Nie, no wiadomo, że często robi się coś pierwszy raz. Więc jeśli z czymś nie daję sobie rady, to albo zapytam, albo będę sama przechodziła przez tak zwane intuicyjne co? Zapoznawanie się ze sprzętem. No tak, ale też bardzo lubię. Po prostu lubię to. Lubię, wiesz, grzebać tam w tym telefonie i zobaczyć, jakie są różne rozwiązania. Ale bez wątpienia są ludzie, którzy się wycofują i oddają ten telefon i wtedy... No zobacz, jak ty sobie świetnie radzisz. No sorry, że tak przerywam, ale ja tak przerywam, że aparaty, ogarniesz komputer, to tamto. No proszę cię, to jest szacun, no. Właśnie no. To jest super, że ty to... No dziękuję, no, ale... Właśnie przez to, że ty z tym jesteś, wiesz, i nie narzekasz, no, ale każdy jest w tym. Każdy jest w jakiejś tam technologii, dopóki sam z własnej woli nie zrezygnuje z tego, żeby mieć prostsze życie i zamieszkać w lesie lepiej. Bo to bywa trudne po prostu. Czyli jakby na koniec życia, można to też powiedzieć, znowu seniorzy doświadczają to przede mną, tak? Że bywa ciężko w poznawaniu i uczeniu się i my znowu nie chcemy. A otóż, czy całe życie nie powinno być dla nas nauką? No właśnie, powinno. Wszystkiego. No właśnie. Więc zawstydzanie z powodu wieku, z powodu wyglądu, z powodu sytuacji społecznej.
no to jest okropne. Bez przerwy ludzie zawstydzają. W związku z czym jakby też mają poniekąd, może mają, może nie mają, ale na pewno jest to pewnego rodzaju chęć posiadania władzy nad innym człowiekiem. No. I lekko do tego dochodzi jeszcze. No a boisz się czegoś w życiu? No mnóstwa rzeczy. No to dalej, czego się boisz na przykład? Boję się głupoty przede wszystkim. Ten lęk jest zrozumiały. A z takich rzeczy określonych, bardziej opisanych, to może lekki lęk wysokości. Mam to samo, Rubik. I ostatnio byłem w scenie w zeszłym roku. Wydawało mi się, że wiesz, chodzę po tych Tatrach, może nie śmigam jak kozica, ale on wiem, że tego nie ma i lata jak oszalało po wszystkim. No i taki kość weszliśmy i w ogóle spotkaliśmy niedźwiedzie w Tatrach, więc też mieliśmy taką, to jednak one są. Ale wiesz, on tam sobie chodzi, lata, ja się tak odwróciłem, nie za bardzo kojarząc, że tu się ta ekspozycja zrobiła, odwracam się i serio, tak pierwszy raz w życiu myślę sobie, kurczę, jednak się boję tej, taki wiesz, totalnej otwartości przestrzeni, nie? Że wysoko. Nie wiem, jestem ciekaw, co to jest za historia. Muszę jakaś tramasz, co da się przepracować, tą fobię, czy ten strach, tak. Nie? Czy po prostu wejściem w to, staniecie tam z jakimś ratownikiem, który mnie będzie uczył chodzić bezpiecznie i może będę musiał tam wejść, poczuć ten silny strach, lęk, nie wiem, rozpłakać się, uwolnić to. Chciałbym tak, żebym mógł iść i cieszyć się, wiesz, bo bezpiecznie to wysoko wejdę. A jak się taka pojawiła ściana, to... No tak, na pewno można mówić sobie, że ten lęk nic nie daje. No dam radę. Może nie dam, ale lęk niczego nie daje, niczego nie buduje. Wiadomo, że są te ataki paniki, czy takiego lęku, które są nie do pokonania. I samo myślenie logiczne niczego nie daje. Myślę, że coś takiego jest. No ale jednak kiedy, no często latam samolotami, jeśli powstaje jakaś myśl, że będzie, że może wydarzyć się coś, wypadek, że tu wypadają okna, że nagle lecimy, że tu burza nadchodzi, widzę tę burzę, jak tak strzeli w ten samolot. Wiadomo, że pewnie często się to zdarza i niczego to nie robi. Ale... Bo by sobie wtedy samoloty nie latały przecież. No. Ale nie można sobie pozwolić po prostu na takie myślenie. Jak się zaczyna, to już trzeba uciąć. Czy radzisz sobie z tym? Fajnie widzę. No. To idealny moment, żebyś zasubskrybował mój kanał, dał łapkę w górę, podzielił się komentarzem, a ja ci jestem po prostu ogromnie wdzięczny. No to też jest właśnie twoja droga przez życie, że tak sobie doskonale z tym radzisz, bo muszę powiedzieć, że no idziesz jakimś swoim określonym tych celów, nie poznaliśmy tutaj dzisiaj, nie muszę, ale to trochę widać, jakie one były, bo gdzie jesteś, co robisz, o czym mówisz, jakie dajesz świadectwo swojego, wiesz, życia, siebie tak naprawdę w tym wszystkim, jakiś udział w kampaniach, bierzesz społecznych, nie? To są jakieś rzeczy, które też stanowią o tobie, to jest piękne po prostu. To jest właściwie wszystko na logikę, prawda? Tak myślisz? Tak myślę, no, że warto pomagać ludziom. Nie dość, że systemy spychają wiele osób do takich dołów, z których trudno się wydostać, a to nie jest ich wina zwykle. Najczęściej, więc wsparcie nawet słowem, jakimś gestem jest niezwykle ważne. Mi kiedyś mój wychowawca, nauczyciel języka polskiego, chyba już świętej pamięci z liceum, powiedział, że każdy jest kowalem swojego losu. Jak byś się do tego ustosunkowała? Że nic nie jest czarne i nie jest białe. Czyli może i jest kowalem swojego losu, ale bez wątpienia nie ma wpływu na wiele rzeczy. Nawet na to, że zmiecie kogoś tsunami albo jego rodzinę. Czy ma na to wpływ? Nie. Okej. Więc takie przypadki również trzeba wziąć pod uwagę, że nie każdy może ten swój los dokładnie wykreować. Poza tym my akurat żyjemy w takim bąblu, który
może niewiele ma wspólnego z kompletnym dołem egzystencjalnym. Nie wiemy, co to znaczy wydostać się ze slumsu, czy jest to w ogóle możliwe. Na razie mamy wrażenie, że dużo możemy zrobić, żeby to nasze życie było lepsze, żebyśmy byli lepszymi ludźmi, żeby kierować swoim życiem, że możemy dużo zrobić, bo mamy dużo narzędzi. Ale myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu nie ma szans, żeby dali sobie radę. Kurczę, też kiedyś jak wrócił z Indii, szczególnie właśnie chyba Europejczycy jak stamtąd wracając, są pod ogromnym wrażeniem właśnie tych slumsów, tego brudu bałaganu, w którym oni tam w dużej większości, że tak powiem, żyją, mieszkają, ale znowu ktoś stamtąd powiedział, że oni bywają tam w tym szczęśliwi. Czy to nie jest może tak, że komuś chcemy na siłę pomóc? Czy oni nie mają możliwości, wiesz, perspektywy zobaczenia, że da się żyć inaczej, nie? Z jakichś powodów. To nie jest łatwe w sumie wszystko, nie? Tak, ale jeśli ktoś nie chce czegoś, czyli odpowiada komuś proste życie w slumsach, to nie wiadomo też z jakiego powodu, bo może po prostu boi się innego życia, boi się odpowiedzialności i tak dalej. Trudno odpowiedzieć, ale też czy to nasze tak zwane szczęście, które mamy do zaoferowania, rzeczywiście jest szczęściem, a nie po prostu warstwami szklanych sufitów, przez które musimy się przebijać i generowaniem potrzeb, których właściwie nikt nie potrzebuje. Mógłbym tak z tobą rozmawiać. No dziękuję ci bardzo. I co, koniec? Nie. Jeszcze chwilę. Myślę, że to pokolenie, które teraz wchodzi, ma większy dystans do generowanych potrzeb. Rozumiem. Narzucanych im typu musisz posiadać samochód, musisz posiadać to i to, jakiś status. Myślę, że świadomość jest jednak większa w tej chwili. Że rośnie to, prawda? Tak. Mnie to cieszy, w sensie, że widzę, że to rośnie. Choćby też na przykład nadużywanie alkoholu, które jest tak mocno wkręcane w nasz świat, nasze życie, że to jest po prostu ekstremalnie. Ludzie sobie nie wyobrażają. Ja mówię, że wszyscy. To jest... I odkręcenie tego nie wiem, czy będzie możliwe. Stąd też właśnie ja postanowiłem te 2 lata temu, że na przykład nie retuszuję już zdjęć, w sensie nie dokonuję tam żadnej ingerencji, bo jest to sztuczne, no. Jest to nieprawdziwe i nie chcę tego, bo to jest w zgodzie nie ze mną, tak? Więc jakby... Mm-hmm. Nie. Mm-hmm. Widziałem niejedne kampanie reklamowe, które mówią, że są prawdziwe, nie retuszowane, że no, nie chcę wymieniać nazw, ale pewnie niektóre możesz kojarzyć, właśnie krągłości chociażby, ale tam był usuwany celulit, który się pojawił. Pewnie można było to ograć światłem. No ale to też byłyby już zabiegi takie, których, wiesz, coś już jednak to jest, ale tego nie pokażę. No to... No, ale tutaj też dotykasz innego problemu, żeby światłem wydobywać coś, czy skorzystać ze światła, które daje nam jakieś możliwości. A co innego jest po prostu wymazanie czegoś z rzeczywistości. Bo światło pada raz tak, raz inaczej i my możemy naśladować. Oczywiście, ja mogę zrobić sobie zdjęcie samej twarzy i nikt nie będzie wiedział, gdzie mój. Zrobię w moim anturażu, już będzie wiadomo, nie? To jest cała nasza... Nasz wpływ fotografów na to, jak my pokazujemy świat. Ale nie zmieniasz rzeczywistości, typu wiesz, nie rozlejesz sobie tego tła na cały pokój. Zostawiam. Tak, oczywiście, tak jak na samym chyba początku powiedziałaś, że to światło mogą postawić tu albo od góry i wyszłoby zupełnie inaczej. Ja po prostu z pewnego razu zakochałem się jakby inaczej. Pokochałem tylko jedną lampę, ponieważ ona jest jakby taka najbardziej zbliżona do naturalnego jedynego świata, jakimś słońce, tak? Z okna. Po prostu. Ale wiesz. Nie słońce na zewnątrz. No rano albo wieczorem lubię. No to i tak nie jest cyfra od światła. Umówmy się. Chcesz się pokłócić? Że temperatura barwowa mówisz? Nie, w ogóle. No na zewnątrz nie ma takiego światła. Czy to jest zbliżone do temperatury barwowej światła słonecznego 5-600? Aha, myślę, że rodzaj to jest tak, że na zewnątrz niestety... Czy to gorzej, lepiej, jakimś? Na zewnątrz jest inne światło zawsze.
Jest. Mi tylko chodzi, wiesz, że ten kierunek jest jeden, żadnych tam staram się nie wymyślić rzeczy. Tak, tak mi czuję, że to jest jedyne, co jakby mogłoby zrobić. No, pewnie ktoś, a ciekawe, nie czytam komentarzy, bo stwierdziłem, że one jakby nic nie dają. Wybaczcie, ale... No, bo wiele moich znajomych youtuberów mówiło mi, że czytało i dostało depresji, więc to nie ma sensu czytać jakichś tam takich rzeczy. Natomiast to ciekawe, bo teraz widzisz, w trakcie rozmowy z tobą przyszło mi, może zrobię kiedyś jakąś serię portretów autentycznych, już tylko w ogóle ze światłem dziennym. Tak jak masz pewne ograniczenia, bo dzisiaj na przykład coś pada. Jasne, no to musiałem wybrać jakiś dobry moment w roku, czy coś, wiesz, żeby to było takie. Żałuj jeszcze być w życiu? Niech się zastanowię. Ale piękne zdjęcie, bo... Nie, to... A masz... Jak zapytałem cię, czy czegoś żałujesz, to popłynęło w oczach takie... Szybka refleksja. Czy coś jest, nie? Ja sobie przestałem to pytanie zadawać. A oczywiście zadaję cię podchwytliwie, bo uważam dziś, że nie ma czego żałować. No właśnie, nie ma czego żałować. Wszystko było po coś. No, to znaczy nie, mogło się nie zdarzyć oczywiście i może czasami bardzo ładny portret masz tu na ścianie. Że Rozali, tak? Tata? Także no pewnie tak. Taki podstawowy żal mogę mieć, ale nie zamierzam go pielęgnować. To jest to, że odebrano mi część mojego życia, kiedy nie można było wyjeżdżać, kiedy nie miało się paszportu, kiedy nie można było swobodnie mówić o różnych rzeczach, czyli wiąże się to z polityką. Czego jeszcze żałować? No i odebrano mi przede wszystkim to, że jako kobieta często mogłam czuć się niekomfortowo w różnych sytuacjach i to, że kobiety w ogóle były, może teraz mniej, ale ciągle wloką się te historie, są na gorszej pozycji. Czujesz to też? No wiesz, no co, powiem, że nie czuję. No ale zobacz, tak to jest. No kurczę, no to dlaczego? Jest, no. No to ja w takim razie będę apelował do ciebie, żebyś mi pomogła zaprosić może więcej dziewczyn, które są serio, choć zróbmy chociaż coś takiego. Oczywiście. Bo one mówią, że mają opory przed tym, że może coś wyjdzie, ale to będzie to wejście w to w trudne, które finalnie uwolni cię z czegoś. Coś zrzucisz, o czymś powiesz i to jest jak powiedzieć, nie no, jako alkoholik czy ktoś chory do czegoś się przyznaje, moim zdaniem on się uwalnia bardzo mocno i jest mu paszczyc, paszchyra, mam wrażenie, że oni teraz rozpitają, nie? Publicznie. Po wywiadzie z tobą? Nie byłem jeszcze. Może to się wydarzy. Ale takie mam wrażenie. Czy mi się Koterski, tak? Jak przyznam się, no też tak powiedział, nie? No. Trzeba mieć odwagę, żeby widziałem go gdzieś, on się ostatnio modlił modlitwą do tą Zdrowaś Mario z jakimś innym człowiekiem na jakimś live na Instagramie. Więc zobacz, jaka w ogóle różnica. Ale on to robi z odwagą, otwartością, nie patrząc w ogóle, co kto o nim powie. Więc myślę, że to jest olbrzymie uwolnienie. No myślę, że tak. To jest dobry przykład dlatego, żeby po prostu móc się czuć swobodnie, bez oceniania, bez brania na siebie tych ocen. Twarde stołki, co? A nie, no nie? Dobrze. Ja tak? Ja kupię, tak. Bardzo wygodnie się siedzi. A ćwiczysz coś? Dbasz o siebie jakby tak regularnie, że tak cały czas pięknie wyglądasz? Dziękuję ci bardzo. Lubię ruch, tak. To nie wierzę, że... Jest bez dużego wysiłku. Ale rozumiem, że jakoś w miarę świadomą się odżywiasz, a nie jesz codziennie pizzę, czy pijesz Coca-Colę. Nie lubię pizzę. Coli nie lubię za bardzo. Od czasu do czasu. To jest, wiesz, lekarstwo na żołądek. Ale pizzę uwielbiam tylko rzadko. Nie lubię rzeczy kiepskich jakościowo. Czyli tłustych frytek.
i marnego mięsa naszpikowanego antybiotykami. Czyli mówimy o chowie przemysłowym. Tak. No tak, albo jajka trójki, gdzie te kury biedne nie widziały nigdy z słońca, nie? Dokładnie. A to jest właśnie ta świadomość tego, że mogę kupić coś innego w sklepie albo wybrać. Znaczy w ogóle to jest paradok, do jakiego dotarliśmy, że dzisiaj standardowo są sprzedawane nam produkty te już wyprodukowane przemysłowo i mięso na pompowane antybiotykami, wodą, żeby było cięższe. Te jajka, trójki, nie wiem, marchewki, które urosły w jedną dobę, może tak robią już, tak? I my myślimy sobie, ja nawet widziałem, że podpinają spaliny do tej szklarni, żeby ten dwutlenek czy tam węgla, coś tam się wydarzało, żeby szybciej rosły rośliny. Więc mówię, może nieźle to się dzieje. I teraz paradoksem tam jest to, że te zdrowe rzeczy są 10 razy droższe, w co niektórych sklepach. Coś, co w ogóle 100 lat temu było naturalne, prawdziwe, zdrowe, to powinniśmy mieć. No zobacz, to jest niesamowite, nie? No to jest kwestia pazarności ludzi. To jest pieniądz tylko, nie? Pieniądz nas niszczy. Szybciej, więcej, żeby to sprzedać, żeby zarobić. No, nie patrząc w ogóle na konsekwencje, jakie tego będziemy ponosili, już ponosimy. Nie? Ciekawe to jest. Na koniec wykonam ci portret pozowany. O, naprawdę? Tak. Może myślałam, że powiesz, no teraz zrobię ci jeden niepozowany. Na koniec robię portret pozowany, który, słuchaj, nie wiedziałem, że istnieje taka technika w terapiach, psychoterapiach. Ona polega na tym, że na przykład, totalnie po drugiej stronie, na przykład w terapii często się mówi, żeby komuś wzbudzić w tej mojej logoterapii sensu życia, żeby wzbudzić na przykład, co byś zrobił, jak wygrasz 100 milionów. To jest takie no, prozaiczne, ale potrafi, no tak, to bym właśnie zrobił to, może zbuduję fundację, może będę komuś pomagał. Otwiera się głowa, jak masz możliwość, tak? Ale w drugą stronę... Potencjalnie. Tak. No jest jakaś tam to szansa. Ale ja zrobię z drugiej strony i też jest stosowane, nie wiedziałem, że tak się to nawet nazywa, bo zdjęcia postmortem kojarzę, że takie kiedyś było wykonywane. Tak, oczywiście. Gdzie ta nieżyjąca osoba była najbardziej ostra, bo się nie ruszała, a reszta tam w tych dybach się ruszała. Ale ja wykonuję coś, co się nazywa premortem. Gdyby się okazało, że wyjdziesz z mojej pracowni i nie zobaczy cię Bogusław już, ani twoja Ola, ani nikt inny więcej, to co byś mi dała na to zdjęcie, które ci wykonano ostatnie 3? Aha. Taką twoją energię, okay. Wszystkiego, co chciałabyś zostawić. Później do takiego montażu, bo robiono też zdjęcia, gdzie domontowywano osoby martwe. Widziałeś? Nie. Bardzo prześledzi. Dobra, nie widziałem. I to jest takie coś, co wiem, że wywołuje w człowieku taką, kurczę, wiadomo, że wchodzimy w tą rolę teraz na sekundę, tak? Bo wiadomo, i nie życzę ci, i wiem, że jeszcze przed tobą wiele pięknych chwil. W sensie ci tego życzę, ale teraz poproszę cię taką o to zdjęcie, które ci chcę wykonać, które zakładamy teraz, że ono jest ostatnim zdjęciem. Mm-hmm. To jest też czuję nawet, jak ja to mówię, mały lęk mi się pojawia, co ja mówię, bo kurde, igrasz z ogniem. Ktoś ci powie, nie jestem, ale takim się wiesz, pojawiał, więc ja ucinam, bo igrasz z ogniem, stary. Nie, ja nie igram, tylko po prostu chcę w tobie wywołać coś z pięknego, coś, co bym nie wywołał być może innymi zdjęciami czy rozmową. Chcę jakby teraz taką refleksję w tobie o życiu. Wykonam 3 zdjęcia. Masz chwilę. To zaczyna się? Daj to mi z siebie, z krwi serca. Absolutnie nie wygenerujesz tego we mnie. Bo? Bo myślę, że po prostu olałabym. Co takiego? No, swoje ostatnie zdjęcie. Ale chodzi mi o emocję, którą chciałabyś, żeby była została zapamiętana. Nawet gdyby teraz... Jednak byś dowiedziała się, że umrzesz za te 5 minut. Okej. Okay. Na którym piętrze jesteśmy? Po prostu daj mi tą dobrą energię, którą wiesz, że... Że mówisz, że tutaj buddysta jest na górze, tak? No, płynie coś pięknego z tych oczu. Łzy zaraz, bo jak się nie mruga, to... Bardzo, bardzo pięknie mi się z tobą rozmawiało. Ja dziękuję. Naprawdę. Ja dziękuję bardzo. Piękny z siebie człowiek, ale już nie tylko o tym.
piękności zewnętrznej. Przeciętny. Tylko tej piękności, którą niesiesz sobie. Dziękuję. I takim spokojem sobie opowiadasz o tym, jak idziesz przez to życie swoją drogą i kreujesz, to takie słowa można też odbierać pejoratywnie, ale ja myślę, że ty kreujesz sobie to w jakiś taki dobry, zgodny sposób ze sobą. Dziękuję, Przemku. W każdym razie wróbmy należy do nas. Dziękuję ci bardzo. Prawda?